Witam Was, pokażę Wam teraz kolonię mrówek, której wcześniej Wam nie prezentowałem, a którą już mam od jakiegoś czasu. Jest to Camponotus mutilarius, nazywanych przez niektórych xiangban. Co do nazwy, tutaj nie będę z nikim polemizował. Każdy ma swój rozum, każdy może sobie dotyczyć, każdy z Was może sobie doczytać, sprawdzić, czy mrówki te są słusznie nazywane, tak czy nie? Macie znajomych w Chinach albo tutaj w Polsce, którzy mówią, posługują się tym językiem. Możecie sprawdzić, co to słowo tak naprawdę oznacza. Nie temu jest poświęcony ten odcinek. Mrówki mam jakieś pół roku. Kolonia liczy królową i siedem robotnic. Były trzymane dotychczas w probówce. Od jakiegoś czasu znajdują się w formikarium gipsowym. W odcinku moje kolonie komponatus pokazywałem Wam od przodu to formikarium. Jak ile dobrze pamiętam, narzekałem jak to bardzo się irytuje, że wilgotność na arenie wynosi 99%, temperatura bodajże 25 stopni. Dobrze czy źle? Trudno powiedzieć. Na pewno każda kolonia jest inna i nie można tutaj generalizować. E, pomimo moich zastrzeżeń, teraz e, cieszę się faktem tym, że wśród e, robotnic, które tutaj są schowane i skrywają tą królową, e, jedna z nich w żołaczkach trzymała e, jajka, czyli <laughs> dobry znak warunki widać dla królowej są odpowiednie skoro zaczęła czerwić duża wilgotność w zamknięta forma formikarium i umieszczenie jej na macie grzewczej powoduje to, że panuje jednakowa temperatura, jednakowa wilgotność zarówno w gnieździe jak i na arenie mrówki wolą ciemniejszą y, tutaj przestrzeń. Dlatego wszystkie skupiły się w jednej tutaj z komór, y, która jest niedostępna y, dla oglądających i zwykle stoi odwrócona y, do tyłu, tak by nie docierało tutaj do wnętrza y, gniazda słońce. I być może... Te warunki, które stworzyliśmy dla, dla mrówek przyczyniły się do tego, że zaczęły się tutaj szybciej rozwijać. Zamknięta forma formikarium powoduje też, że no nie jest zbytnio wymagane nawilżanie, ponieważ jak widzicie część szybki tutaj. Jeżeli patrzymy tutaj na tę robotnicę i na królową w tle, ta część gipsu jest no, podszyta wodą, która odparowuje. Czy to dobrze i czy źle? Dla samego gniazda na pewno dobrze, ponieważ młówki nie potrzebują wychodzić na, na zewnątrz i pobierać wody, ponieważ ta wielkość panuje wewnątrz. Problem jest natomiast z karmą. Jeżeli podajemy wodę miodową, przy jakikolwiek roztwór cukrów, to przy zwiększonej wielkości będzie on spływał, nie wiem, z, ze sreberek, czy z jakichś tam plastyczków. Dlatego należałoby umieszczać je w, w jakichś miseczkach. Jeżeli chodzi o owady pokarmowe, zauważyłem, że naprawdę wystarczy 18-24 godziny i owad taki zachodzi pleśnią. No, jeżeli wyjeżdżamy na dłuższy okres czasu i owada nie uprzątniemy, no to wiadomo, czym nam to może grozić. Śmiercią całej kolonii. Z drugiej strony trzeba tą kolonię jakoś dokarmiać. Czyli nie ma tutaj jakiegoś złotego środka, poza tym, żeby w tym akwarium szczelnie zamkniętym ściągnąć pokrywę i na ten okres naszego wyjazdu zapewnić swobodną wymianę powietrza. No mrówki, jak widzicie, no, zastygły w ruchu i no, nie zużywają dużo energii, którą, którą zmagazynowały. Owłosieniem no, przypominają komponotus selene. Jest ono znacznie bardziej widoczne, pomimo tego, że są o wiele jaśniejsze. Kamponatus no, Selene jest grafitowo-czarną mrówką, a Mutilaris, mutilarius mrówką wiśniowo-brązową, gdzie też nie to właśnie nie powinno być mniej widoczne. A przejrzyjmy się tak na chwilę jeszcze naszej kolonii. Królowa schowana za, za robotnicą reszta mrówek tutaj w pobliżu no, jak widzicie mrówki mają się dobrze no, ale niestety nie chcą się poruszać no obraz będzie rozmazany niestety ponieważ mamy tutaj wysoką wilgotność no ale coś myślę z, za coś i Myślę, że niedługo powinna się nadarzyć okazja, żebyśmy do tego gatunku wrócili. No, jeżeli oczywiście będzie będą zachodziły tutaj jakieś zmiany. Nie wiem, że liczba kolonii się zwiększy, że pojawią się larwy albo poczwarki, albo nie daj Boże, ta kolonia nie przeżyje. Na pewno Was wtedy o tym poinformuję. Póki co możemy tylko spoglądać na kolonie, dokarmiać ją no i liczyć, że będzie szybko się rozwijała. A póki co trzymajcie się. Hej.